Dzień dobry, tu Dawid Myśliwiec. Mówię to w czerwcu 2021 roku. Dlaczego to jest ważne, zapytacie? Dlatego, że rozmowa, którą za chwilę usłyszycie, czy odcinek Przegadanej Godziny, który za chwilę usłyszycie, nagrywaliśmy z Jackiem w październiku roku 2019. Nikt jeszcze nie wiedział, co to jest jakiś COVID i tak dalej, i tak dalej. To były zupełnie inne czasy. Dosłownie chwilę wcześniej Eliud Kipczok pobiegł maraton poniżej 2 godzin i to tak jakby zainspirowało nas do stworzenia tego odcinka. Dlaczego on czekał tak długo na publikację? Nie wiem. Nie umiem odpowiedzieć. Może myślałem, że te podcasty będą lepsze, bardziej zbliżone do moich ulubionych, takich jak na przykład Radio Lab, ale po prostu nie umiem tego zrobić. Nie mam takich zasobów, umiejętności i... Dobra, koniec tłumaczenia. Po prostu najwyższy czas ten podcast wypuścić, najwyższy czas wrócić do nagrywania tych podcastów, bo... Sama rozmowa i samo obserwowanie tego, jakie efekty tej rozmowy są, jeżeli chodzi na przykład o wasze komentarze, wasze uwagi, jest wystarczającą nagrodą. Nie musi to być rekord świata za każdym razem, kiedy startuje się w zawodach. Tak samo nie musi być to nagroda Pulitzera za każdym razem, kiedy pisze się artykuł. I nie musi to być Oscar za każdym razem, kiedy staje się przed kamerą. Więc po prostu wracamy z podcastami. I wracam z tym podcastem po prawie 2 latach. Ale jeszcze nie całych, jeszcze miałem trochę czasu do tego momentu, żeby te 2 lata były. Moi drodzy, przed wami przegadana godzina. No, starasz się jak możesz, żeby nie powiedzieć, wiesz, jak na przykład była taka sytuacja, o której nie wiedzieliśmy, to zrobiłeś ten educator. Mój właśnie miałem wyciszyć. Wycisz jeszcze Windowsa, bo się ostatnio coś nagrało, pamiętasz? Jacek. To jest program nieskryptowany. Na żywo. Nie pretendujemy do miana jakiegoś podcasta amerykańskiego, na który pracuje 50 producentów. Akurat wybory idą, a tam jest o tym, jak dokonywać wyborów pewnych. Dobra. Jak można rozwiązywać konflikty. No ale to wybory idą, to musiałbyś ten podcast dzisiaj puścić. Puśćmy jutro. Będziemy go odświeżać co wybory. Dobra. Dzień dobry, tutaj Dawid Myśliwiec i... Jacek Patkowski. To jest Przegadana Godzina, podcast, w którym z chwilą, kiedy wypowiedziałem pierwsze słowa, odwróciłem klepsydrę, która przesypuje się praktycznie równo 60 minut. I przez te 60 minut będziemy rozmawiać, no teoretycznie na temat, tak naprawdę pewnie to jak zwykle nie wyjdzie, pewnie to też nie będzie 60 minut i dlatego... Ale postaramy się. Ale postaramy się na pewno, bo nauczeni doświadczeniem postanowiliśmy szybciej zmierzać do brzegu na wstępie. Czytamy komentarze. Jacek głównie czyta, ja głównie robię nowe rzeczy, ale Jacek bardzo wnikliwie czyta, ma takie krytyczne podejście do sisiebie i do mnie i tutaj strofuje. Staram się odpowiadać, tak, też czasem. Bardzo poczuł się do roli współprowadzącego i bardzo dobrze, że ktoś będzie... Trzeba się uzupełniać. Nie? Trzeba, tak. Do brzegu. Co my uzupełniliśmy? Uzupełnilśmy listę noblistów w tym tygodniu. Nawet w bardzo specjalny sposób, bo nagroda z literatury została przyznana za rok 2018. Mamy naprawdę... Powiedziałbym gigantyczny sukces, gdyby to była nagroda z fizyki dla Polaka. Natomiast z literatury też nie można tego w żaden sposób deprecjonować. Olga Tokarczuk. Piąty polski noblista. Z literatury. Z literatury. Mhm. Plus no, nasza duma narodowa z okresu, kiedy Polski jeszcze na mapach nie było. Maria Skłodowska-Curie. No i pokojowa, no ale mniejsza z tym. Generalnie bijemy brawo. Ja mogę tylko powiedzieć, że postaram się coś nagrać o innych noblistach. No mów. Natomiast ja się zastanawiałem, bo dzisiaj jest 12 października, kiedy my to nagrywamy dokładnie. I ja od momentu, kiedy, tak jak Dawid mówił, też przychylam się do tych gratulacji dla pani Olgi Tokarczuk. To jest oczywiście wielka chwała dla niej i dla Polski. Wszyscy o tym mówią. Tylko zastanawiałem się nad jedną rzeczą. Skoro wszyscy teraz mówią o Oldze Tokarczuk i wspaniale, rzeczywiście to jest ogromny sukces, to w takim razie... I ona dostała Nagrodę Nobla, to jaką nagrodę powinniśmy dać panu, który nazywa się Eliud Kipchoge, który dzisiaj między godziną 8:15 a godziną 10:14 w zasadzie. I 40 sekund. I 40 sekund. Stał się pierwszym człowiekiem, który przebiegł dystans maratoński, bo on nie przebiegł maratonu tak naprawdę, przebiegł dystans maratoński poniżej 2 godzin. Jest pierwszym człowiekiem w historii świata, przynajmniej pierwszym zarejestrowanym człowiekiem, który ten dystans przebiegł w tak krótkim czasie. Nie chcę się tutaj bardzo rozwodzić i opowiadać o wszystkich szczegółach, jak do tego rekordu i pobicia tego czasu doszło. Faktem jest to, że ludzie po prostu już od bardzo, bardzo długiego czasu, myślę, że kilkanaście lat ta granica 2 godzin gdzieś tam cały czas się tak jakby majaczyła i wiele osób twierdziło, że jest to po prostu fizycznie i jakby fizjologicznie niemożliwe, że ludzie nie są zdolni do tego, nie będzie takiego zawodnika, który będzie w stanie to pobiec. Kipchoge dzisiaj w Wiedniu o godzinie 8:15 wybiegł na specjalnie przygotowaną trasę i zrobił czas 1:59:40. Przyspieszając jeszcze na sam koniec, co było w ogóle niesamowite, bo projekt nazywał się, żeby w ogóle złamać, czyli złamać te 2 godziny, a on zrobił jakby 20 sekund jeszcze do tego zapasu. I jedna tylko jeszcze rzecz, jeżeli ktoś biega, chociaż troszeczkę, średnie tempo, jakie utrzymywał Kipchoge ze wszystkimi swoimi pacemakerami przez cały bieg, to było 2 minuty 50 sekund na kilometr. Także ja chyba tyle i tutaj jakby zakończę, żeby nie za dużo szczegółów opowiadać, ale to jest dla mnie osiągnięcie. Dla mnie to jest nadczłowiek, tyle powiem. Dla mnie to jest nadczłowiek. To, co zrobił, jak zrobił, jak oglądałem, w jaki to sposób było zrobione. Ja spróbuję odpowiedzieć na twoje pytanie, bo postawiłeś pytanie, jaką mu dać nagrodę, dokładnie. Nie ma Nobla sportowego. Gdyby był, to na pewno to jest, wydaje mi się, że to jest osiągnięcie sportowe roku, to nawet nie ma chyba co dyskutować. Zgadza się. Dekady, podejrzewam. Może i dekady, Dawid. Jest to pierwszy człowiek w historii, który zamonta czas. Nie, dekada to podejrzewam, że też próżno by było szukać czegoś, co mogłoby do tego aspirować. Wydaje mi się, że to może być osiągnięcie sportowe stulecia. No tu nie wiem jeszcze, to wiesz, to może być, dużo się jeszcze rzeczy może wydarzyć. Biorąc poprawkę na to, o jakim sporcie mówimy, no bo gdybyśmy mówili o jakimś rekordzie w szybownictwie albo w konkursie plucia zamrożonym karaluchem, tak. Są takie konkursy, wiem, że jest rekord Guinnessa w pluciu na odległość karaluchem i to bardzo daleko. To znaczy, mówiąc bardzo daleko, mam na myśli, że ja na pewno bym tyle nie wypluł karalucha, o ile bym go wziął do ust. Niektórzy jedzą. Tak, ale dla Kipchoga nagrodą będzie, myślę, nieśmiertelność. Bo jak ktoś zapyta... Kto był pierwszy? Tak. Myślę, że jeżeli ktoś złamie kiedyś 1:59... To nie będzie tak... To nie będzie to samo, co złamanie 2 godzin. Tak, bo to jest ta psychologiczna granica, taka okrągła i fajna. Także tak samo... To jest niesamowite. Ja powiem ci, przepraszam, że ci tu przerwę. Ja powiem ci, że ja jestem szczęśliwy, oprócz tego, że biegam i lubię to i po prostu mnie to interesuje, ja jestem szczęśliwy, że mogłem, no nie chcę powiedzieć, że uczestniczyć w tym, tak, bo nie było mnie w Wiedniu przy tym, ale po prostu, że mogłem to na żywo oglądać i że akurat żyję w takim czasie, kiedy mogłem coś takiego zobaczyć. No... Ja byłem w Wiedniu po Praterze, spacerowałem tam, gdzie on pobił. Tak, ja też tam byłem, ale to nie o to chodzi. Ale dzisiaj, nie 2 razy. Tak, nie 2. ale byłem. Jacek, no, dla niego jest nieśmiertelność i myślę, że to jest uczciwa nagroda za jego wysiłek, pomimo, że to nie jest oficjalny rekord świata w maratonie, ze względu na to, że tam się zmieniali pacemakerzy, że... Przede wszystkim ze względu na to, że nie był to oficjalny bieg. Tak. Masowy, nazwijmy to tak. Tak. Mhm. Nie wiem, ile jest prawdy w tym, że gdzieś dzisiaj to przeczytałem na szybko, nawet nie sprawdzałem, że on nie będzie między innymi dlatego uznany za rekord, że INEOS, który był sponsorem tego wydarzenia, na wyłączność miał prawa transmisji, a Międzynarodowa Federacja Lekkoatletyczna nie zatwierdza takich maratonów, gdzie organizator ma wyłączność transmisji. Nie, to ale chyba, tu pewnie jest jakiś... To chyba bullshit troszkę, no, wiesz, wydaje mi się... W każdym razie, ale to on ma swoją nieśmiertelność. Kiedyś o tym podcast. Tak, jeżeli chcecie, to dajcie znać. A komentarze podbiją nam wyświetlenia, bo ja na głównym kanale dawno nie publikowałem i mi strasznie obcięło zasięgi, także tutaj przyda się też. Jacek, myślę, że on ma nieśmiertelność i tego mu już nikt nie zabierze, żeby nie wiem co. Chyba, że się okaże, że jest na dopingu. Ale to też przejdzie do historii, że przebieg, nie? No nie, jakby na dopingu to powiedzmy, ale ja uważam... Natomiast jest cała masa osiągnięć, dużo mniejszej rangi i dużo bardziej, powiedziałbym, zabawnych, które mają swoje nagrody z nieśmiertelnością w świadomości bardzo masowej, niewiele wspólnego. I wydaje mi się, że w tygodniu noblowskim, w momencie, kiedy byliśmy świadkami prawdopodobnie wyczynu stulecia, to warto poświęcić parę minut tym maluczkim, może niekoniecznie maluczkim, ale tym takim zabawniejszym kuzynom wielkich nagród. Nobli, literackich, Pulitzerów, Oscarów itd., itd. Czyli dziwne nagrody. Czyli Jacek, proponuję ci, żebyśmy spróbowali porozmawiać na ten temat, czy takie dziwne nagrody w ogóle mają sens, bo nieśmiertelność dla Kipczoga, czy świadomość tego, jakim osiągnięciem jest Nobel, moim zdaniem tak. Potrzebujemy wyróżniać takie jednostki, chociażby dlatego, że to są duże nagrody finansowe, są naukowcy, chociażby nobliści, którzy podejrzewam, no nie zarabiają takich pieniędzy rocznie, jakie mogą w ciągu jednego wieczora zgarnąć za zdobycie Nagrody Nobla, bo w tym momencie to jest, nie wiem, $1 000 000 prawie. Tak, tak. No to jest w koronach szwedzkich oczywiście, więc to zależy od kursu, ale to jest ten rząd wielkości. No gdzieś czytałem, że Olga Tokarczuk dostanie w okolicach 3,5 miliona złotych. Tak. I Ministerstwo Finansów zapowiedziało już, że nie ściągnie od niej podatku. No grubo, co? Miło, miło, naprawdę. Miło. Także taki gest, a przy okazji, wiesz, poszło, ile ta nagroda tak naprawdę dokładnie wynosi w Polsce. No, Dawid, mówisz, że porozmawiamy o, jak ty to nazwałeś, dziwne nagrody, czy nietypowe, tak? Najdziwniejsze nagrody. Ja znam trochę tych dziwnych nagród. One są bardziej, mniej znane, ale bardziej mi chodzi o to, żeby się troszeczkę pośmiać, bo mam nadzieję, że cię rozbawię niektórymi, które ja wyszperałem. I trzeba się, ja bym się chciał zastanowić, czy takie nagrody mają w ogóle sens. No właśnie ja od razu, bo jak Dawid do mnie zadzwonił, od razu, drodzy słuchacze, jak Dawid do mnie zadzwonił z pomysłem na coś takiego, moją pierwszą reakcją było, ale po co? Ale po co? Także spróbujemy to chyba w tym wydźwięku zrobić, że zobaczymy, jaki to w ogóle ma sens, bo oczywiście gdzieś tam na pewno jest ten pierwiastek śmiechowo, jakby to nazwać, rozrywkowy, tak, w tych nagrodach. No ale dobra, no to co masz? No, jak mamy Noble, to mamy antynoble. No to też pierwsza rzecz, którą ja też mam. Rzecz, którą wypisałeś. Ja powiem troszeczkę, na czym ta nagroda polega. Okej. Bo generalnie mamy tak. Badania, które zostają nagrodzone antynoblem, muszą w pierwszej chwili bawić, a w drugiej tak jakby skłaniać do myślenia, do refleksji. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, muszą być opublikowane w czasopismach recenzowanych. Czyli robisz badanie, piszesz wyniki, interpretujesz wyniki, wysyłasz do czasopisma, czasopismo szuka gdzieś w swojej liście mailingowej ekspertów na ten temat, ci eksperci czytają twoją pracę, analizują, wysyłają uwagi, bardziej lub mniej krytyczne. Ty na te uwagi odpowiadasz. Jeżeli recenzent czuje się usatysfakcjonowany twoimi uwagami. Chciałem powiedzieć zaspokojony, ale tak. Jeżeli jest usatysfakcjonowany, to mówi do edytora tego czasopisma. Jest okej. Jest okej, publikujemy. Czyli to nie jest tak, że... Bo bardzo krzywdzące jest to, co niektórzy potrafią powiedzieć o antynoblach, czy o Ig Noblach, że to są takie noble za głupie badania. Tak. Wiecie, to, bo tu się należy do tych osób, teraz palec fuck you w stronę mikrofonu i sam chyba ty. No. No tak, to prawda, rzeczywiście, że, to nie mogą być po prostu jakieś badania wzięte, za przeproszeniem, z kieszeni albo z kapelusza, bo ktoś sobie tak wymyślił. Albo z dupy, pozdrawiamy Maćka Dąbrowskiego z zaprzyjaźnionego kanału. Tak, natomiast rzeczywiście to, co ty, Dawid, powiedziałeś, tak, to muszą być badania, które gdzieś tam w taki czy inny sposób są, jakby to powiedzieć, umocowane w tym świadku naukowym, tak? Czyli jest to, co powiedziałeś, cały ten proces edycyjno-redaktorski i recenzencki. Tak. I tym bardziej, że mamy o czym mówić, że w tym roku antynobla dostał... Nie wiem. Polak. Polacy dostali antynobla. Powiem więcej. No nie wiem, czy się cieszyć, Jacek, czekaj. Przypomnij, jaką uczelnię skończyłeś? Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Ja też skończyłem Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Powiedz, na jakiej uczelni 18 lat pracowałeś? Na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie? Ja pracowałem tam krócej, 18 miesięcy, może chociaż tam z doktoratem, to bym sobie doliczył jakiś staż pracy. Powiedz, Jacek, jaka uczelnia przyznała ci twój doktorat? Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Mi również. Okay. Więc Jacek, w tym roku za udowodnienie, że Bo trzeba... Rozumiem, że mówisz o tym Noblu teraz. Tak, tak? Mówię o antynoblach, że w tym roku komisja musi to streścić w kilku słowach i tak to media powtarzają, rzeczywiście, komisja antynoblowska, za udowodnienie, że martwe karaluchy rozmagnesowują się inaczej niż żywe, dostał Tomasz Paterek, absolwent fizyki na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, który pracuje teraz na uczelniach azjatyckich, bodaj w Singapurze. Niemniej nasza alma mater doczekała się antynoblisty. Ale jakby wyciąć, czy możemy Jacek przez 5 sekund bić brawo? A jakby to wyciąć... Jakby to wyciąć anty? To by było dopiero... Dzień dobry, to znowu Dawid z przyszłości, z czerwca. Ja chciałem tylko dopowiedzieć, że w międzyczasie jeszcze jeden antynobel wpadł Polakom do dorobku, dotyczący związku PKB z tym, jak ludzie się często całują. Ale to może o tym więcej kiedy indziej, bo nie chcę wybijać was z rytmu rozmowy sprzed czasów pandemii. Wracajmy do niej. To? Ale słuchaj, i teraz właśnie... Jeżeli ktoś przeczyta w Polsce, że polscy naukowcy jadą w świat i badają, że martwe karaluchy rozmagnesowują się inaczej niż żywe karaluchy, to sobie pomyślą, oj, no, za moje pieniądze, nie? Znaczy tak. Pewnie nikt tak nie myśli, bo nikt w Polsce nie wie, jaka jest odpowiedzialność za pieniądze i skąd się te pieniądze biorą. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, które potem na przykład dostają, ale mniejsza z tym, cisza wyborcza i tak dalej. Aczkolwiek tutaj będę bronił tej nagrody naprawdę jak zły, jeżeli ktoś będzie atakował, bo to wszystko jest sprzedane w taki uproszczony i zabawny sposób. Bo jeżeli się wczyta w tę pracę, a ja ją przejrzałem, nie powiem, że ją przeczytał, to chodzi mniej więcej o to, że udowodniając, że martwy karaluch rozmagnesowuje się inaczej niż żywy, tak. Czy magnesowuje, oni udowodnili jednocześnie, że procesy biochemiczne, które zachodzą w organizmach żywych, mogą mieć coś wspólnego z magnetyzmem. I to już inaczej brzmi. Oczywiście, że tak. I to już się tak nie sprzedaje. I to już się tak nie sprzedaje. Czyli te ignoble to jest to takie clickbaity trochę. Te ignoble to są clickbaity, ale nie wiem, czy wiesz, że mają swoją galę wręczenia. Tak. Rozumiem, że tak samo jak normalne noble są, nie wiem, z fizyki, matematyki, chemii i tak dalej, to tak, ignoble są też z każdej dziedziny. Też. Była kiedyś przyznana na przykład nagroda z ekonomii dla jakiejś agencji statystycznej we Włoszech, która zaczęła wliczać dochód z prostytucji do PKB. Na przykład. To w ten sposób. Z ekonomią ma to coś tam tylko wspólnego, ale jakąś kategorię musieli przyznać. To jest jedna sprawa. Teraz, no i teraz pada pytanie, chociaż nie, zanim jeszcze ja zadam pytanie, to zapytam jeszcze coś innego. Czy ty wiesz, skąd się wzięła ta nazwa? Co ona oznacza? Dlaczego to jest Ig Nobel? Nie wiem. Bo mnie to zainteresowało. Ja po prostu wiedziałem, że to są... Po polsku mówi się raczej antynoble, ale mówi się ignoble, bo to są ignoble. Otóż jest to taka trochę sprytna i śmieszna gra słów, bo po angielsku ignoble jako słowo oznacza niegodziwy, podły, haniebny. Czyli masz jakby słówko noble jest bardzo podobne do nazwiska Alfreda Nobla. Alfreda, dobrze, nie? I tu mamy ignoble, także stąd jest ta nazwa. Natomiast to taka ciekawostka tylko. Tylko po co? Ja znowu zadam pytanie, nie? Po co? Żeby... Więc pierwsza kwestia. Bo zobacz, z jednej strony śmiejemy się z tego absolwenta, który bada karaluchy. Ja się nie śmieję, ja bardzo bym chciał dostać antynobla kiedyś. Ja rozumiem trochę to w ten sposób, że te antynoble są takie trochę humorystyczne. Nie, właśnie już ci mówię, dlaczego uważam, że one są, tak jak ty dobrze powiedziałeś, bejtowe. To, tak bym określił. Nie nazwałbym tego humorystycznym, bo zawsze antynobla wręcza jakiś noblista. Jest normalnie gala przyznania tych nagród. Każdy dostaje, tak jak swój wykład noblowski ma noblista, to antynoblista czy ignoblista też ma swój wykład ignoblowski czy antynoblowski. A raczej przychodzą na te tak, żeby to odebrać? Zdecydowanie chcą odebrać. Okay. Ten wykład, co prawda, w założeniu ma 45 minut, ale z tego, co kiedyś czytałem, jest taka konwencja, że po 3 minutach wchodzi... aktorka młoda zwykle, albo młody aktor, czyli dziecko i mówi nuda i przerywaj następny. To jest okazja też do zarobku dla tych ludzi, bo jest to nagroda finansowa bądź co bądź. Ile wynosi? 10 miliardów dolarów. tych jakiś Zimbabwe. To chyba $4 są? 3-4 dolary w zależności od tego, jakie tam... 10 bilionów chyba, tak? Bilionów, tak, przepraszam. Tak. To są polskie biliony, nie? Zapytałem się ciebie o tą wielkość nagrody, a później sobie przypomniałem, że rzeczywiście tak, bo to są znalazłem. Polskie biliony, a nie amerykańskie. Rzeczywiście, to z polskiego źródła bilionów dolarów. I antynoble mają w swojej historii bardzo znane osoby. Andrzej Game. Nie wiem, czy słyszałeś. Nie. Andrzej Game dostał w 92 albo 3 roku nagrodę Antynobla za zmuszenie żaby do lewitacji w silnym polu magnetycznym. Bo to wszyscy o tym mówią. Tak. No bo żaba jest... mówi o antynoblach, to wszyscy mówią o tych żabach. Tak. I żaba ma w sobie bardzo dużo wody. Woda jest diamagnetykiem, czyli zachowuje się w silnym polu jak magnes o przeciwnym, odwrócony po prostu, czyli tak jakby się wypycha sama z siebie z pola magnetycznego. Jak się da odpowiednio silne pole, to woda zachowuje się jak słaby magnes, a coś, co ma dużo wody, zachowuje się też jak słaby magnes. Żaba ma dużo wody, czyli może żaba jest słabym magnesem. Andrzej Game odkrył grafen i dostał Nobla za grafen. Rzeczywiście. Teraz to... I to jest osoba, która powiedziała, to jest na 100% kurtuazja, ale że jedna i druga nagroda jest tak samo ważna, bo i za jednym, i za drugim razem on był po prostu ciekawy i zaspokajał swoją ciekawość. Czyli co, dlatego byś bronił... Ja bym bronił antynobli jako takiego symbolu, że nie każdy musi zwalczyć raka, nie każdy musi wysłać człowieka na księżyc i ludzka ciekawość, czy zaspokajanie ludzkiej ciekawości to nawet w takich pozornie błahych i śmiesznych tematach jest, jakby nie patrzeć, zasługa dla tej ludzkości. Bo nigdy nie wiadomo, kiedy my zaczniemy z tego korzystać. Kto wie, czy na przykład nie będziemy diagnozować jakichś początków raka przez to, że komórki nowotworowe będą inaczej się magnesować albo inaczej biomagnetycznie się zachowywać. I na przykład podwaliną jedną z pierwszych prac będzie praca antynoblowska z dziedziny, znaczy o tych karaluchach. Czyli co, ja tutaj przyszedłem, miałem hejtować dziwne nagrody, ale ta argumentacja twoja, muszę powiedzieć, bardzo mnie przekonuje, bo teraz nie wiem, czy sobie przypominasz naszą rozmowę, jak nagrywaliśmy podcast o edukacji, gdzie... I ja tam narzekałem, że Polacy nie dostają antynobli. Tak. I ja tam coś takiego powiedziałem, nie pamiętam też dokładnie jakby swoich słów. Narzekałem wtedy, jak to... Czemu sobie nie ponarzekać trochę? Narzekałem wtedy, że nie ma czegoś takiego jak negatywne publikacje. Czyli po prostu, jeśli ja mam jakąś ciekawość naukową w sobie i chciałbym to po prostu sprawdzić i będę nad tym na przykład długo pracował i wyniki będą mi wychodzić, no nie będą wychodzić, bo nie wiem tego, prawda? To ja nie bardzo mogę to opublikować, bo to nie ma... No bo nie ma czegoś takiego jak negatywne wyniki. Także tutaj rzeczywiście to byłaby jakby taka furtka dla osób, dla których nauka jest pasją i po prostu chcą się czegoś dowiedzieć, a niekoniecznie muszą od razu, tak jak mówisz, wynaleźć lek na raka, czy wysłać ludzi na księżyc, czy od razu znaleźć zastosowanie do tego. Słuchaj, no i jest jeszcze inna kwestia. Wiem, że w Polsce są takie osoby, ale na pewno te osoby, dla których nauka to powołanie w jakiś sposób, to nie okazało się to w ten sposób, to powołanie, że oni skończyli magisterkę i pomyśleli, no kurwa, a doktorat se trzasnę, nie? Niektórzy tak myślą. Mówię, że są niektórzy, ale myślę, że ci, dla których to jest pasja teraz, to oni z tą myślą, że będą wiązali swoje życie z nauką, zaczęło się to gdzieś wcześniej. Coś ich musiało w tej nauce ciekawić. I wydaje mi się, że przytaczając niektóre wyniki badań, czy tematy, za co przyznano antynobla, czytaj, zbadanie funkcjonalnym rezonansem mózgu, co czują, co się dzieje w mózgach osób, które patrzą na twarz Jezusa wypaloną na toście. Albo nagroda bardzo świeża, która pokazuje, że jak się kurczakowi przyczepi długi gumowy ogon, to zaczyna chodzić jak tyranozaur z symulacji, która udowadnia, że ptaki to są dinozaury. Bo... Dinozaury dzisiejsze, nie? Tak, dzisiejsze dinozaury. Albo coś, co mnie absolutnie rozwaliło. W zeszłym chyba roku, czy nawet, 2018 mi się wydaje, że była nagroda, która badała, jak wygląda świat widziany do góry nogami, kiedy się tak jakby człowiek zgina w pół i patrzy między swoimi nogami na świat. Czy jakoś inaczej go zaczyna postrzegać. I ja z tej pracy wyczytałem, bo ją przeczytałem, że jest coś takiego jak iluzja księżyca, że jak księżyc jest nisko nad horyzontem, to się wydaje większy niż tej samej nocy, jak wzejdzie wyżej. Jak popatrzysz na ten księżyc, jak będziesz patrzył na księżyc właśnie w ten sposób, do góry nogami, między swoimi nogami, iluzja księżycowa przestaje działać. Rozumiesz, to mózg rozjeba. I jak ja słyszę takie rzeczy, to dla osób, które robią to, co ja, czy w zasadzie to, co my, że chcemy powiedzieć coś ciekawego o nauce, to jest po prostu taka bryłka złota, którą trzeba pielęgnować, bo jeżeli już nic nie zadziała, to znaczy ktoś nie będzie chciał słuchać o chiralności, ktoś nie będzie chciał słuchać o genetyce, o epigenetyce, ktoś nie będzie chciał słuchać o promieniowaniu jonizującym. Właśnie miałem to powiedzieć. Tak, no. Bo już było za dużo podcastów i nikogo już nie obchodzi, ile razy byłem w Czarnobylu, tak. To potem wyjeżdżasz z czymś takim i on sobie myśli, dam mu jeszcze 2 minuty, nie? I przez te 2 minuty on ma otwarty mózg, żebyś ty tam coś wrzucił. Mhm. I to jest taki trik i właśnie dzięki takim nagrodom myślę, że osoby, które mówią o nauce tak szerzej, mają bardzo dobry oręż w walce, w takiej misji, którą sobie, myślę, niektórzy sami narzucają, ale po prostu w tym, że mają z tego satysfakcję, mówiąc ludziom, jakie to ciekawe rzeczy naukowe są. I tej nagrody ja bym bronił po prostu własną piersią, jak Rejtan tutaj, rozerwałbym, jakbym miał więcej siły, a to nie byłoby z takiej grubej tkaniny. Ja miałem być hejterem, miałem być na nie, ale jeżeli tak stawiamy sprawę, ja jestem ogólnie do przekonania, to mnie przekonuje, zwłaszcza jako byłego naukowca, który wie, w jaki sposób robi się naukę, jak się publikuje różne rzeczy, czy to jest łatwe, czy to nie jest łatwe. Tak więc... Myślisz, że jesteś byłym naukowcem? To się przestaje kiedyś być? No w sensie, że już nie pracujesz czynnie, ale... No, nie pracuję, no, w tym sensie okay. Byłym naukowcem. No. Byłym pracownikiem nauki, naukowcem jesteś dalej, Jacek. Okej, dobra, niech będzie. Znam cię za dobrze, żebym ci łatwo odpuścić, że już nie jesteś naukowcem. Nie jesteś już pracownikiem nauki, co nie znaczy wcale, że nie jesteś naukowcem. Dzięki. Thank you very much, brother. Gotcha. 5 złotych. No. Co jeszcze masz? No i potem teraz tak. I tutaj mówię, żebyś mnie bił, to ja będę mówił, nie masz racji, ta nagroda ma sens. Jasne. Ale w takiej dyskusji naprawdę jestem ciekawy twoich opinii na nagrody takie typu Nagroda Darwina. No właśnie, też sobie wypisałem. Ja sobie wypisałem Nagrodę Darwina i śmieszne rekordy Guinnessa, albo w ogóle rekordy Guinnessa. Dla mnie to jest mniej więcej ta sama kategoria. A propos rekordów Guinnessa, to... No. Nawet nie o to chodzi, że śmieszne, one się stały bardzo polityczne i finansowe. Tak, no to nawet już nie o to chodzi. No. Nawet już nie o to chodzi, bo ja się zastanawiam, to naprawdę tutaj tylko mi się ciśnie na usta, po co? Po co robić, nie wiem, zaraz ja sobie pozwolę zacytować, bo tak. Jak szukałem coś o nagrodach Guinnessa, to najwięcej osób w bańce mydlanej. Najwięcej osób tańczących ze skrzynkami z piwem. Najwięcej ile tańczyło ze skrzynkami z piwem? Nie mam pojęcia, I don't care, naprawdę. Najwięcej koszulek założonych jednocześnie. Ale mam najwięcej osób w piżamach. No, proszę cię. Natomiast moje już takie po prostu najwięcej osób w butach, na obcasach, w autobusie. Najdłuższy włos na brwi. No nie no... I mówię... I zaraz obok najszybszy maraton. Rekord świata w rozwieszaniu skarpetek i po prostu... Muszę ci pokazać aż to zdjęcie. Najwięcej wykałaczek wytkniętych w brodę. No. Ile? Podaj wartości. Dawid, nie mam pojęcia. Aha, bo po prostu uważam, zdjęcia są tylko. Tak, to jest, znaczy, mogę sobie oczywiście każdy znaleźć, tak? On wbił sobie 3157. Pan, który się nazywa Jeff. Jakiś tam Jeff Langum, tak? Ale chodzi mi tutaj o coś innego. No... Tak naprawdę to jest taki trochę worek bez dna, czy tam studnia bez dna, mówi się tak, że po prostu możemy tutaj wrzucać jakieś totalnie głupie, bezsensowne i nie wiem, nawet już, wiesz co, brakuje mi przymiotników. Absurdalne, kuriozalne, tak, gargantuiczne. Tak. Niekoniecznie, no bo nawet nie to gargantuiczne, to tutaj po prostu ja zadaję jedno pytanie. Po co? Tak? Nagroda Darwina za najgłupszą śmierć, tak? Bo to jest za to. Więc zanim o Nagrodzie Darwina, bo to postawiłeś dobre pytanie, to ja będę teraz bronił swojej opinii, że nie można postawić znaku równości między Darwinem a Guinnessem. Z kilku powodów. Po pierwsze, myślę, że rekordy Guinnessa to takie dziwaczne. Ja przepraszam, tylko właśnie powiem, bo mi chodzi o dziwaczne rekordy Guinnessa, a niekoniecznie w ogóle, tak? Tak. Myślę, że te dziwaczne rekordy Guinnessa istnieją z kilku powodów. Po pierwsze... Bicie takiego rekordu to jest kwestia medialna i na przykład może temu towarzyszyć jakaś zbiórka na cele charytatywne. Bo wiem, że takie przypadki się zdarzają. No okej. To jedno. Druga kwestia, takie coś może sobie w ramach marketingowych jakaś firma zorganizować, upiec największą pizzę świata, nakarmić przy okazji bezdomnych jako właśnie działanie takie pro bono, czy nakarmić każdego, kto przyjdzie i jednocześnie sobie to powiesić w biurze prezes, który będzie miał taką zagajarkę. Nie wiem, czy strasznie głupie słowo wymyśliłem chyba właśnie. Zagajarkę. No. Że ktoś do niego przyjdzie i na przykład no, będzie trzeba uskuteczniać small talk, czekając na coś. Tak. Ja, zobaczcie, to kiedyś upiekliśmy pizzę. 30... Dostaliśmy nagrodę Guinnessa, tak, nie? 36 metrów kwadratowych pizzy, pepperoni. No, mhm. Pobili nam 4 sery ostatnio, ale jeszcze pepperoni się trzyma, nie? Mhm. To jest kolejna kwestia i myślę, że to też jest... O tym niedawno mówił w swoim programie John Oliver. Jak mówił o Pakistanie, że są kraje, które się w ten sposób promują, to znaczy biją te absurdalne rekordy po to, żeby robić dobry PR, już nawet nie jako firma, tylko jako instytucja. I z tym mam trochę problem, bo jeżeli firma Guinness może odmówić na przykład uznania rekordu, jeżeli uzna, że takiej z jakiegoś powodu pasuje i tych powodów jest kilka. To co mówiłeś, że polityczne się zaczyna. Tak, że na przykład tak? Uzbekistan chyba bił rekordy, a jak John Oliver chciał w swoim programie pobić rekord na największy jakiś tort, który zupełnie przypadkowo przedstawiał prezydenta Uzbekistanu, czy Turkmenistanu chyba. Polecam w ogóle to, ten odcinek, to Guinness powiedział, że nie, bo to jest polityczne i oni na przykład tego nie uznają. A typ jest autokratą, nie? I do niego do kraju jeżdżą. Rozumiem. Czyli takie trochę, no te nagrody też takie uznaniowe, tak? Te nagrody, raz są okej, raz nie. Tak. Te nagrody, powiedziałbym, mogą być właśnie takie, żeby się o czymś mówiło, ale raczej w kategoriach czegoś dobrego, nie? Że w wiadomościach coś powiedzą, w Teleekspresie, o tej firmie powiedzą, przy okazji, że to coś charytatywnie będzie. Mam dobre porównanie tutaj. No, mam dobre porównanie, bo jako że dzisiaj... ja tak jak wspomniałem, dzisiaj mamy sobotę 12 października i dzisiaj jest cisza wyborcza. I włączyłem dzisiaj telewizor na TVN24 i jak w wakacje w telewizji nie ma nic i mówi się, że to jest sezon ogórkowy, to co było dzisiaj, to po prostu już przechodzi ludzkie pojęcie. Widziałem na przykład reportaż z zawodów w rzucaniu dynią w Stanach, znaczy tak naprawdę nie rzucaniu, tylko budowa jakiś katapult i wystrzeliwanie tych dyń daleko, po czym przełączyłem gdzieś później z tego, jak oglądałem oczywiście tego Eliuda rano, przełączam później z powrotem i patrzę nagle wielki nagłówek, jak nie zgubić się w lesie. O, i to jest przydatne. Ja to mógłbym oglądać czasami w telewizji, gdybym oglądał telewizję. Dawid, proszę cię. No, po prostu miałem wrażenie, że już chwytają się, wiesz, tak jak tutaj. Nie, ale oni byli po prostu zagubieni. Żeby coś było, żeby zapełnić, a żeby, broń Boże, nie ktoś nie... Chyba, że jest jedno wytłumaczenie dla mnie tego, chyba, że ktoś w telewizji tejże postawił sobie za punkt honoru, że zrobimy dzisiaj po prostu takie najbardziej newsy... Neutralne? Chciałem powiedzieć z dupy. Żeby tylko nie zaczepić, broń Boże, o tematy polityczno-wybory i tak dalej. Dobrze, ale to wróćmy, to tylko taka dygresja, która mi przyszła. Ale zgodziłbym się z tą dygresją. Zgodziłbym, że to jest taki neutralny temat do pogadania dzięki tym rekordom Guinnessa. No można właśnie, na przykład można omawiać te... Dlatego od razu mi przyszło do głowy, jak wiesz, te zawody były z tymi dyniami, że ktoś sobie wymyślił, że będą budować katapulty. Oni nawet chyba do celu strzelali. I wiesz, te dynie oczywiście, wiadomo, jak to było z 90 metrów, to te dynie dostawały dobrej prędkości, rozpadały się w bardzo spektakularny sposób i wiadomo. No to też kwestia gdzie, no Ameryka. No tak, oczywiście. Natomiast nagrody Darwina, zupełnie inną dyskusję bym poprowadził w przypadku nagród Darwina. Ja ci powiem, co znalazłem a propos nich. Ja widzę zawsze ten taki obrazek, gdzie ktoś tam jest w basenie i na klapku chyba leży w takim basenie, czy baseniku takim dmuchanym i na klapku pływającym w tym basenie leży przedłużacz i wpięty jest prąd i on tam coś robi na tym, wiesz, gdzieś na materacu. No i oczywiście... Więc jest kilka wymogów odnośnie przyznania tej nagrody. Po pierwsze, osoba, która musi zostać wyróżniona, musi wykluczyć się z puli genowej w tym sensie, że albo umiera, albo staje się bezpłodna w procesie, czyli nie trzeba umrzeć. Nie trzeba. Nie trzeba. Na przykład w listopadzie 2018 roku pewien mieszkaniec z Ameryki, stanu Arizona, odstrzelił sobie penisa, testując broń w hipermarkecie i dostał nagrodę. No, co się śmiejesz? Po drugie, musi być aspekt głupoty, bliżej lub bardziej niezdefiniowany. Po trzecie, osoba wyróżniona nagrodą musi to zrobić sama sobie, czyli jeżeli ja się będę bawił granatem, wyciągnę zawleczkę i wybuchnę, bo będę myślał, że jest atrapa, to dostanę. To możesz dostać, tak, ale jak zabijesz jeżeli ja bym wyciągnął i podrzucił tobie i sobie poszedł, to ty już nie dostaniesz. A ty dostaniesz za zabicie? No nie, bo moje geny są dalej w puli. Bo ty przeżyłeś. No punkt tak. Pierwszy, wszystkie muszą być spełnione. Jasne. Po czwarte, to musi być osoba zdrowa psychicznie. Mhm. I po piąte, to nie może być miejska legenda, tylko musi być źródło, które potwierdza taką, a nie inną śmierć. To jest jedna sprawa. Myślę, że z tym trzecim punktem byłby problem. Sam sobie? Nie, z tym zdrowa psychicznie. No właśnie. Jak to zdefiniować? Ale nie, w ogóle... Bo czasem głupie zagrania są naprawdę bardzo na pograniczu, jakby to powiedzieć, no zdrowia psychicznego i jakichś... Ale widzisz, no tak, tylko rozmawialiśmy o antynoblach i ja mówię, że to ma jakiś cel i to jest w jakiś sposób... No właśnie, bo ty miałeś bronić, tak? No, tutaj po prostu wymienię i podyskutuję. Aha, czyli się nie da, rozumiem. Po pierwsze, nie ma żadnej statuetki. Okay. Po drugie, ta nagroda została po prostu wymyślona przez kogoś i można na nią głosować. I po trzecie... Wiesz dlaczego Darwin? Dlaczego Darwin? Właśnie, bo uzasadnienie jest takie, że zgodnie z teorią ewolucji usuwa się osoby mniej inteligentne z puli genowej, teoria ewolucji. To mi się podoba. To jest... mi się to nie podoba właśnie bardzo. A mi się podoba. To uzasadnienie jakby samej nazwy mi się bardzo podoba. Słuchaj, to jest nawet krzywdzące, jeżeli chodzi o teorię ewolucji. Moim zdaniem. Mi się zaraz zacznie. Bo nigdzie nie jest powiedziane w teorii ewolucji, że dobór naturalny powinien premiować osobniki bardziej inteligentne. No ale to jest logiczne. Nie. Ale to jest właśnie błąd. Bardzo, bardzo często powielany. Dobór naturalny dobiera osobniki, które się skuteczniej rozmnażają. W tym sensie geny z osobników, które się skutecznie rozmnażają, są utrwalane w populacji. No tak. Czy na przykład uważasz, że ogon pawia pomaga mu się zamaskować w środowisku, w którym poluje tygrys, a lasy są jednokolorowe praktycznie? No ale to wtedy musiałbyś... Nie, to tutaj absolutnie się nie zgodzę z takim jakby stawianiem sprawy, bo wtedy jakby musiałbyś... Czy co, eliminujesz całą populację pawiów? Pawi? Nie, właśnie. To jest tak dużo mechanizmów, że sprowadzanie doboru naturalnego do tego, że mniej inteligentni albo głupsi są eliminowani, nie jest prawdziwe. Tak, ale czy to jest jedyne... To może źle się tu rozumiemy. Ja uważam, że to jest bardzo logiczne, natomiast nie uważam, że to jest jedyne kryterium doboru naturalnego. Logiczne w sensie... No sensowne, czyli na przykład mamy osobniki, które są tak jak tutaj eliminowane w tych nagrodach, tak? No i one z jakiegoś powodu będą osobniki, słabo to brzmi może. Dobrze brzmi, bo rozmawiamy ogólnie. Osobniki, wydaje mi się, że w globalnym ujęciu tematu szansa na przeżycie, reprodukcję i rozmnażanie się osobników bardziej inteligentnych jest większa niż osobników mniej inteligentnych. Nie. Nie? Ja bym się tutaj bardzo mocno wstrzymał. To bywa pomocne, ale załóżmy na moment, że pawie są inteligentne. I na zdrowy rozsądek. Co zwiększa szansę przeżycia pawia? Czy jeżeli taki inteligentny paw powyrywałby sobie pióra z ogona, to by był łatwiejszym celem dla tygrysa, czy trudniejszym? No ale tu jest kwestia, że on ma te pióra po to, żeby się samicy podobać. No właśnie. No to... To ma nic wspólnego z inteligencją. Ale dlaczego... Nie, tu w ogóle płyniemy możemy o tym... Powiem ci tak, niektóre zachowania osób, ludzi, już mówmy o ludziach, tak, są głupie. Nie dlatego, że te osoby są głupie, tylko dlatego, że zwiększają szanse na reprodukcję. A to, że te osoby są głupie, to jest tylko tak jakby efekt uboczny. Że na przykład imponują samicom. Ja bym bronił tutaj swojego... To rozumiem, do czego zmierzasz tutaj. Ja bym bronił swojego, ja powtórzę jeszcze raz. Ja widzę to, nie jestem specjalistą od teorii ewolucji. Ty na pewno przeczytałeś więcej na ten temat. Pewnie zrobiłeś film, nie jeden. I dlatego tutaj teraz tak się zapalasz. Natomiast trochę się zapalam, bo to tak sprowadza teorię. Natomiast chodzi mi, jeszcze raz powtórzę, jak ja to rozumiem. Ja to staram się ująć w ujęciu jakby globalnym. Nie to, że ty na przykład bo ty wydaje mi się, że starasz się wyciągać jakieś poszczególne, jednostkowe przykłady. U mnie problem jest to, że to sprowadza się po pierwsze do tego, że ewolucja tak jakby premiuje inteligentnych, a zachowania głupie są sprzeczne z ewolucją, wbrew ewolucji. Tak wynika moim zdaniem z uzasadnienia tej nagrody, co jest nieprawdziwe. I tak naprawdę ta nagroda powinna być przyznawana za śmieszne śmierci, a ta próba uzasadnienia to jest taka wzięta z 4 liter. Niech będzie. To jest jedna kwestia. Druga kwestia... No to jest nawet twoja, jak... to jest twoja interpretacja. Ja ogólnie uważam, że nadawanie takich nagród, to już wypowiedziałem się, tak? Że w ogóle dla mnie nadawanie tych nagród jest całkowicie bez sensu. Druga kwestia, która każe mi powątpiewać w słuszność tych nagród, to jest na przykład taka, weźmy tego pana, który sobie odstrzelił penisa. Czy to było głupie tak naprawdę? To było przypadkowe? Tak, to było przypadkowe. Znaczy, w sumie nie wiemy, byłeś przy tym? Nie, no doczytałem nawet uzasadnienie nagrody, że broń nie powinna być naładowana, to była pomyłka kogoś innego. Tak. On co prawda nią tam mógł jakoś wymachiwać nieodpowiednio, ale nie miał pozwolenia na broń, czyli nie był w tej kwestii przeszkolony, bo w Arizonie nie trzeba mieć pozwolenia na broń, żeby kupić broń. I dlatego można ją dostać w sklepie. I teraz pytanie, dlaczego my wyróżniamy jego nagrodą Darwina, skoro tak naprawdę system do tego doprowadził, że to mogło się stać i to był nieszczęśliwy wypadek. Albo inna, grudzień 2018, nagroda Darwina, mężczyzna wbiega na schody ruchome, które jadą w dół, żeby się chyba, nie wiem, sam sprawdzić po alkoholu, tego nie wiem akurat. A on biega do góry, tak? Rozumiem. Tak, on biegnie do góry, schody jadą w dół, dostaje zadyszki, chce się schylić, stoi jeszcze na schodach, traci równowagę, spada, rozbija sobie głowę, umiera. Czy to jest... Czy to spełnia znamiona głupoty? Że ktoś miał ochotę sprawdzić się i wbiec po schodach, które biegną w dół i po prostu był nieuważny przy tym? Nie wiem, Dawid. Nie, naprawdę, powiem ci tak. Dla mnie, powiem ci, to co tutaj usłyszałem na razie, ja się nie wczytywałem w nagrodę Darwina, bo jestem na nie, tak? Natomiast to, co tutaj usłyszałem, to jest mniej więcej trochę coś takiego, pozwolę sobie na analogię do tych ignobli, o których wspominaliśmy wcześniej, że tę samą rzecz można przedstawić na właśnie taki sposób clickbaitowy, nie wiem, trochę ośmieszający osobę, który to zrobiła, której się to przydarzyło. Weźmy czy tego człowieka z tym odstrzeleniem penisa, czy tego niedoszłego biegacza po schodach. Tak? Nie wiem, nie znam szczegółów, także absolutnie nie zabierałbym tutaj zdania. Może to był głupi przypadek, może ten ktoś był rzeczywiście głupi, a może po prostu... nie wiem, coś się wydarzyło, tak? No naprawdę, to może być tyle zmiennych, że tutaj zajmowanie zdania, ja bym absolutnie tutaj się jakby nie podjął, nie? I to jest bardzo podobna sytuacja, jeśli mogę płynnie, bo ja też sobie znalazłem na przykład, że jest coś takiego jak nagroda Stelli. Znalazłeś to? Tak. Nagroda Stelli jest od pani Stelli Libek. Bardzo słynna sprawa z roku 1992, która pozwała McDonald's o to, że w momencie, kiedy ona dostała kawę bodajże, to chyba chodziło o kawę, nie wchodząc w szczegóły, oblała sobie kawą uda, bo chyba wzięła między nogi kubek, chciała posłodzić, oblała sobie uda, miała poparzone bodajże 16% skóry. 3. stopnia. Tak, no ale miała oparzenia i pozwała. I teraz mówię... 2 miliony chyba, tak? Właśnie słuchaj, mówię, bo ja sobie zainteresowało mnie ta sprawa, bo czyli oni się... Masz tam kwoty wpisane? Nie mam tutaj kwot, sprawdzałem je sobie, nie pamiętam ich niestety bardzo dokładnie. Ale o co chodzi? Zacząłem się tą sprawą trochę interesować, nawet nie... Oczywiście, o co są nagrody? Nagrody są o najgłupsze pozwy. Tak? Nagroda jest za najgłupszy pozew z danego roku. Tak. Natomiast chcę tutaj o czym innym powiedzieć. Chcę powiedzieć jakby o takiej obłędnej interpretacji, bo mnie ta sprawa zainteresowała. Jak ja gdzieś tam kiedyś o tym słyszałem, to absolutnie nie znałem nazwiska tej osoby, tylko gdzieś mi się przewijało, że to była czarna kobieta. Okazuje się, że to była starsza pani. Ona była biała, a nie czarna wcale. Nie wiem, dlaczego gdzieś miałem to, także tutaj zweryfikowałem swoją wiedzę. I teraz co było najważniejsze, że ona jechała tak naprawdę, jakby dotarłem do faktów, też nie wiem, czy one są na 100% prawdziwe, nie? Natomiast obraz tej osoby, może zacznę od tego, obraz tej osoby jest w mediach przedstawiany jako taka pazerna baba, która zrobiła głupią rzecz i teraz będzie pozywać firmę McDonald's o swoje, nie wiem, za swoje niechlujstwo, tak? Mhm. Natomiast jak zacząłem docierać do szczegółów, to okazało się, że ona jechała ze swoim wnuczkiem i to wnuczek prowadził ten samochód, a nie ona prowadziła. Ona rzeczywiście wzięła tę kawę, położyła sobie kubek pomiędzy nogi, otworzyła tę kawę i chciała ją sobie chyba właśnie posłodzić. Rzeczywiście w jakiś sposób to się rozlało, ona doznała tych oparzeń. Tylko od samego początku jakoś długo bardzo była w szpitalu. Miała ileś tam operacji, przeszczepy skóry, kosztowało to bardzo dużo. I ona początkowo w ogóle nie chciała jakby tej sprawy rozdmuchiwać. Natomiast okazało się, że to nie ona, tylko jej rodzina starała się o to, żeby pokryć koszty. McDonald's to początkowo w ogóle zlekceważył, jakby zbagatelizował i jakby cały hype, jakby afera zaczęła się tak naprawdę dopiero w tym momencie, bo zostali wynajęci prawnicy zaczęli to nakręcać i tak dalej. Także wracam tutaj do tego, co mówiłeś na przykład o tych nagrodach Darwina, że naprawdę czasem lekko przeinaczone fakty albo troszeczkę inaczej przedstawione mogą być bardzo krzywdzące dla osoby. Ja absolutnie nie chcę bronić tej pani i mówić, ja bym ją teraz bronił po tym, co powiedziałeś, bo ta nagroda nosi jej imię, tak. A w przyszłych latach rzeczywiście tam są oszołomy, bo czytałem o tym, facet pozwał jakąś pralnię o $500 milionów, bo zgubiła mu parę spodni, do których był przywiązany. I teraz ona swoim nazwiskiem sygnuje oszołomów. Tak. A z tej historii, którą przedstawiłeś, do której nie dotarłem, to wynika, że w takim razie jest zestawianie jej nazwiska z tymi wszystkimi późniejszymi laureatami nagrody, laureatami oczywiście w cudzysłowie, tak. Jest dla niej krzywdzące. Ja bym pozwał autora tej nagrody. Ta pani już nie żyje, tak, na marginesie. Bo ona w 92 roku już była osobą wiekową. No, chociażby zważywszy na to, że wiózł ją jej wnuczek, który musiał być na tyle dorosły, że już mógł prowadzić samochód, prawda? Ona, nie chcę kłamać, ale chyba w 2004 roku zmarła. Natomiast a propos kwot, rzeczywiście ona pozwała, czy jej przedstawiciele pozwali McDonald's o bodajże 2 do 3 milionów. Finalnie, i chyba tyle zostało zasądzone, ale później po jakichś ugodach ona dostała w granicach 650 tysięcy. Tylko, tak? No i teraz tak naprawdę, no nie wiem, co o tym myśleć. Tu się znowu, chyba tu się z tobą zgodzę, że rzeczywiście nagroda oczywiście bez sensu, jak dla mnie, natomiast że nazywanie... Kolejna zagajarka taka. Tak, dokładnie. Nazywanie tej nagrody jej w tym momencie imieniem jest po prostu, no, krzywdzące. Jest chyba jeszcze bardziej krzywdzące niż mieszanie Darwina w nagrody Darwina. No, takie życie, nie? Darwina bronią osiągnięcia chociaż tutaj. Tak. Natomiast ta pani już się bronić nie może. A co sądzisz, Dawid, bo sobie tak, ja tutaj teraz pozwoliłem sobie narzucić tempo, a co sądzisz o takich nagrodach jak Złote Maliny? Fajne. Uważam, że to jest bardzo fajne. Ja chyba z tych wszystkich nagród, jakie znalazłem, oprócz... Może powiedzmy, bo tak. Nie wszyscy muszą wiedzieć, Złote Maliny to są, tak jak są antynoble, to są antyoscary. Najgorsze filmy, role... One są tuż przed chyba nadawane. Tuż przed Oscarami. I tutaj ważne jest to, że po pierwsze mało kto się pojawia, natomiast jeżeli jakiś aktor... I to naprawdę dostają znani aktorzy. Znani. Czasem nawet zdarza się tak, że aktor może być nominowany do Oscara w danym roku. Nie mówię, że dostać, ale może być nominowany. I to jest naprawdę wysokiej klasy aktor, a jednocześnie za jakiś inny film z danego roku jest nominowany albo dostaje nagrodę Złote Maliny. Ja dzisiaj przyznam, że byłem pewny, że ty o tym zrobisz i nawet nie robiłem notatek ze Złotych Malin, ale coś mi świta, że Sandra Bullock chyba nawet dostała w tym samym roku jednego... Nie sprawdzałem tutaj szczegółów, ale te nagrody mi się podobają. Dlaczego one mi się podobają? Bo one są tak autentycznie śmieszne, one nikogo nie obrażają, one rzeczywiście jakby punktują tych aktorów, którym według jakiejś tam akademii, tak? Bo skoro Oscary nadaje jakaś akademia, ja też na przykład się nie zawsze zgadzam, albo może powiedziałbym nawet, że ostatnio coraz rzadziej się zgadzam z Oscarami, bo abstrahując od Złotych Malin, moim zdaniem Oscary powinny być przyznawane za filmy, które ludzie chcą oglądać. Takie jest moje na ten temat zdanie. Ja ostatnio nie dostałem się do finału konkursu Grand Video Awards, a dostał się Cyber Marian w kategorii edukacja, więc... No właśnie. No i teraz... Najlepszy film edukacyjny to jest tak naprawdę zdaniem niektórych najładniejszy film edukacyjny. I tutaj muszę powiedzieć, że te nagrody Złote Maliny mi się o tyle podobają, że rzeczywiście potrafią fajnie wypunktować aktora i tu nie ma żadnych świętości. Aktor nawet naprawdę znany, niekoniecznie właśnie jakby taki, który ma bardzo dużo nagród, na przykład oscarowych i powiedzmy tych z innych krajów, może być spokojnie nominowany i dostać taką Złotą Malinę. Natomiast co chciałem powiedzieć na sam koniec, naprawdę chylę czoła przed aktorami, bo niektórzy mają odwagę i są aktorzy, którzy się pojawiają na tej gali. To Sandra Bullock odebrała osobiście, a nie dostała dwie. I są w stanie odebrać taką nagrodę właśnie jak Złota Malina, nie wiem, dla najgorszego aktora, dla najgorszego filmu i tak dalej. I to jest i śmieszne, wydaje mi się, trochę zabawne, natomiast jakby właśnie podoba mi się, że ktoś ma odwagę powiedzieć, że no, ty jesteś uznanym aktorem, ale to, co zrobiłeś w tym roku, to jest... Nicolas Cage byś chyba tam się... Jacek, słuchaj. I ja Złotych Malin będę też bronił z innego powodu, tak? Bo są nagrody i też będzie mi to pasowało do przejścia do mojej, tak? Następnej, które pełnią rolę takiego strażnika bata. Bo to jest tak, że ta nagroda, myślę, niektórym aktorom mówi: ej, jesteś znany, sprzedajesz swoją twarz za grube miliony, ale jak będziesz robił gówno, to nie będziemy udawać, że nam się podoba. Jak będziecie robili słabe filmy, to my powiemy ludziom, że to jest słaby film. Ale i pokażemy. To jest dokładnie to, co ja powiedziałem, tak. I to jest takie dydaktyczne dla całego biznesu, bym powiedział. I to jest też taki zimny prysznic momentami, tak. Że ktoś, bo jak ja sobie to wyobrażam, powtarzam, tylko w sobie mogę to wyobrażać. Mhm. Jeśli na przykład byłbym aktorem i miałbym, no ci znani aktorzy mają nie setki tysięcy, tylko mają miliony fanów na całym świecie. Są wszędzie rozpoznawani i tak dalej. I zaczynam się zastanawiać wtedy, czy taki aktor albo taka osoba nawet, no tutaj akurat mówimy o aktorach, czy on dalej po na przykład iluś latach swojej pracy ma jeszcze taki trzeźwy i świeży ogląd na to, co robi rzeczywiście. To jest takie otrzeźwiające uderzenie w potylicę. Tak. Czy po prostu w którymś momencie na przykład zaczyna odcinać kupony. To, co zrobił, to, co od jakiegoś czasu robi przykładowo Al Pacino. Mam powiedzieć. Który ma świetne role, tak dodajmy. No. No ja tutaj bym się nie zgodził. Dla mnie Al Pacino... Adwokat Diabła. Tak, ale nie masz wrażenia, że Al Pacino zawsze jest Alem Pacino w każdym filmie? A Joe Pesci? Też, ale ja nie powiedziałem, że on jest świetnym aktorem. Joe'a Pesci nie uważa się za świetnego aktora, jak wiesz, takiego... No dobra. Że, nie, dobra, masz rację, zapędziłem się. No, nieważne. Chodzi mi bardziej o to, że właśnie weźmy takiego aktora, który już zacznie odcinać kupony, albo po prostu zacznie iść na masę, że będzie robić 10 filmów w ciągu jednego roku. Nicolas Cage. I wtedy rzeczywiście to jest takie... A nadal będzie się jakby... nie wiem, napawał tym uwielbieniem tych swoich fanów, bo przecież tyle ludzi go ogląda i tyle, przecież jest takim wspaniałym aktorem. To rzeczywiście taka nagroda może być takim kubłem zimnym, taki Ice Bucket Challenge. Tak, nie? Tylko to musi być właśnie ciągle jeszcze w kategoriach wstydliwości rozpatrywane. I myślę, że jest cała klasa takich nagród, które mają wzbudzić wstyd tak naprawdę. Nie ma statuetek za to, chociaż właśnie za nagrodę Darwina nie ma statuetki, za wszystkie pozostałe, o których dzisiaj mówiliśmy, są. Albo dyplomy. Ale wiesz, dlaczego nie ma za Darwina? Kto miałby ją dostać? Cicho. Dawid, come on. Nie, dobra, to... Myślałem, że dłużej ten żart siądzie. W każdym razie jest jeszcze jedna... Słyszałeś o nagrodzie Buta w ustach, Shoe in the Mouth? Nie. Za najgorsze wypowiedzi publiczne znanej osoby? Nie, to jest nagroda Nogi w ustach. To jest nagroda Nogi w ustach. Tak, Boże, but przy innej okazji, Nogi w ustach. Jakiś jest śmierdzący trampek czy coś takiego. Też znalazłem. Tak, ale jest taka nagroda w Polsce, która jest, o której bardziej bym chciał powiedzieć, bo jest bliższa, koszula bliższa ciału zawsze. Jasne. Jest to nagroda, którą zresztą mógłby powiedzieć znajomy taki z internetu, prowadzący bloga To Tylko Teoria. To jest biologiczna bzdura roku, gdzie głosują ludzie na najgłupszą wypowiedź, która ma coś związanego z naukami ścisłymi, z biologią. Ja ci przeczytam, jakie... Ale tylko z biologii to jest, tak? Znaczy, one są tak naprawdę szeroko rozumiane biologiczno-medyczno-chemiczne też. Okej. Sprzedam ci parę tekstów, które wygrywały. Dawaj. Jest cisza wyborcza, niektóre te osoby są znane z polityki, ale no my nie powiemy, czy... Jezu, jesteście inteligentni, zrozumiecie, o co nam chodzi, że tutaj nie chodzi o poglądy polityczne, tylko o poglądy naukowe, prawda? Jasne. Chyba nie musimy tego mówić głośno, co właśnie głośno powiedziałem. IQ 200, nie? I na przykład 4. miejsce, 2017 rok, Marian Kowalski, który powiedział tak. Przestaniemy wierzyć w jakiś głupi ewolucjonizm. To jest cały czas tylko teoria. Gdyby to była prawda, to ludzie by mieli 2 wątroby, bo alkohol wynaleźli już dawno temu. Nie wolno się dać szantażować lewackiej ideologii. Ale słuchaj, czy to nie jest tak, że ten akurat komentarz, no, że to jest znowu jakieś... Znaczy, dobra, tego chyba się nie da wyrwać z kontekstu. Tego się nie da wyrwać z kontekstu. Dobra, nie, to ja nie będę tego bronił. Tu, tak, masz rację, to... Dobrze, następne. Miejsce 1. Profesor Dorota Majewska, która powiedziała, z 2017 roku ciągle jesteśmy, nanocząstki w szczepionkach umożliwiają zdalne sterowanie neuronami. 2018 rok, miejsce 6, też profesor Majewska, jak to mówi, reigning champion. Tak. Główną przyczyną tej porażki, a to była porażka na mundialu polskich piłkarzy, jest biologiczne okaleczenie naszych piłkarzy szczepionkami. Nie? Bo wyszedł Senegal, wiesz, no, nieszczepiony i nas ograli, obiegali. Nie zaczynajmy tematu szczepionek. No. Miejsce 3 w zeszłym roku, też polityk. A może nie będę mówił nazwiska. No właśnie, to nie ma znaczenia. No właśnie. To wypipczę pana Mariana. Chociaż to lokalny tutaj działacz u nas. No. Więc ten pewien polityk polskiej prawicy. Człowiek zsie mleko matki, ale ssakiem nie jest. Nie każdy ssak jest zwierzęciem. I miejsce 1. No. Jerzy Ziemba. Mam nadzieję, że polskie dzieci będą masowo chorować na odrę, bo będą wtedy zdrowsze. Nie, wiesz co, to już nawet nie jest śmieszne. Teraz to jest... To ostatnio, że my się śmiejemy, ale to jest... Tak, to jest śmiech przez łzy. To jest śmiech przez łzy, dokładnie. I teraz moje pytanie jest takie. Złote maliny mają sens, bo piętnują. Czy przyznawanie takich nagród też ma sens z tego samego powodu, twoim zdaniem? I tak, i nie. Bo z jednej strony rzeczywiście, jak ktoś palnie jedną z głupot, bo ja będę jakby połączę to, co tutaj powiedziałeś, z tą nagrodą nogi w ustach. Tak. No bo to jest w zasadzie to samo, tylko dokładnie. Tylko my mamy ciało lokalne, tamte są bardziej globalne. Z jednej strony rzeczywiście może warto piętnować, bo to chyba tak trzeba nazwać, prawda? Takie wypowiedzi, które czasem są, delikatnie mówiąc, nieprzemyślane, albo po prostu mogą wynikać z niewiedzy osoby, która takie rzeczy mówi. Ale internet to właśnie rozdmuchuje. Tak, rozdmuchuje bardzo, bo no, niestety to jest ten problem, moim zdaniem, bycia osobą publiczną, że co by się nie powiedziało i jakby się nie zachowało, to każdy ruch, słowo, zdanie będzie gdzieś tam zarejestrowane i przeanalizowane. Natomiast dlatego uważam, że to ma sens, żeby takie rzeczy piętnować. Natomiast z drugiej strony, i tutaj mówię o jakichś takich, nie wiem, przejęzyczeniach, czy czasem jakichś niefortunnych wypowiedziach. I mam przykład. Naomi Campbell dostała tą nagrodę za stwierdzenie: kocham Anglię, a w szczególności angielską kuchnię. Nie ma nic lepszego niż wasza narodowa potrawa, makarony. I teraz ja się tak zastanawiam, może, oczywiście mówię, nie byłem przy tym i tak, ale może, czasem może być tak i teraz jakby będę na nie co do tych nagród, dlatego powiedziałem i tak i nie. Czasem ktoś się po prostu może przejęzyczyć, może być zmęczony, może być... Bo na przykład wiesz, miała ktoś pokaz Tokio, Mediolan, Nowy Jork. Tak, jest na jetlagu, dokładnie. I nie wie, gdzie jest tak naprawdę. I tak naprawdę nie wie, gdzie tam była Anglia, tak? Tak, no powiedział, ale no, ja absolutnie jej tutaj nie bronię, nie? Tylko chodzi mi po prostu o coś takiego, że no, każdemu się zdarza. My tutaj też, chociażby my, tak? Robimy podcast, który raczej ty później coś tam tniesz i dodajesz te efekty, ale raczej staramy się tego nie cenzurować, nie zmieniać i później bardzo dokładnie odsłuchujemy to, co powstanie. I też nam się zdarza, pomimo że się trochę do tego przygotowujemy, albo nawet czasem całkiem bardzo. Albo się na tym znamy po prostu. Albo coś tam na ten temat, tak, coś tam na ten temat wiemy. I też nam się zdarzają jakieś wpadki językowe i czasem coś może być źle zrozumiane. Natomiast... I właśnie ja też do tego chciałem dążyć. Tak, przepraszam, że ci się wbiję w słowo. Jasne, bo teraz znowu ja się rozkręciłem. Że taka nagroda ma taką bardzo dwoistą naturę, że z jednej strony może być... pożądana, właśnie żeby wskazać te takie szkodliwe potencjalnie treści. Tak. Natomiast może być też szkodliwa, wyrywając pewne rzeczy z kontekstu i zrównując właśnie te błędne, tak jak tutaj, z wyrwanymi kontekstu. I wydaje mi się, że nie wiem czy, bo złote maliny są powiedzmy przyznawane przez kogoś, kto się na tym zna. Takie nagrody to jest głosowanie i to może być konkurs niepopularności na przykład też. Może tak być. To może być konkurs niepopularności, może być cała masa głupszych wypowiedzi, które ze względu na to, że nie powiedziała ich, nie wiem, Anna Lewandowska albo Jerzy Ziemba, po prostu się nie przebiją. A w tym momencie jest to w jakiś sposób bardzo asymetryczne w stosunku do tego, jaki może mieć wpływ te słowa. O. No. Nie, to jest chyba dobre takie podsumowanie, jakby, bo w zasadzie tych przykładów pewnie masz jeszcze dużo. Tak, bo wiesz co, bo są bejtowe nagrody. Ja wiem, że tutaj już nam się piasek przesypuje, ale to do jednego worka bym wrzucił jeszcze takie bejtowe nagrody, jak na przykład Diagram Prize za najdziwniejszy tytuł książki, który jest przyznawany od 1978 roku. Mhm. I w ogóle powiem ci, czytałeś? Znalazłeś to? Coś gdzieś mi się tam przewinęło. Ja wypisałem raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem tytułów i tylko przeczytam tytuły, które przyznam, ja uciekam się czasami do jakiejś namiastki clickbaitu w tytułach swoich filmów, ale jak przeczytałem tytuły tych książek, to pomyślałem wow. Dawaj. Wow. Na przykład pierwsza nagroda w historii, naukowa od razu, materiały z drugiego międzynarodowego warsztatu na temat nagich myszy. Z tym, że stwierdzenie nagie myszy wtedy rozumiano jako myszy, które są sterylne, pozbawione mikroflory. Okay. W ten sposób, że nie mają na sobie ani w sobie bakterii. I takie myszy się bada, tylko tak się nazywał materiał, który wyszedł z tej konferencji. Rok 80. Radość kurczaków. Znaczy oryginalne Joy of Chickens. Mm-hmm. O rozmnażaniu kurczaków to jest książka, jak rozmnażać kurczaki. Okay. Tutaj nie pokuszę się o to, żeby jakoś tam sprawnie przetłumaczyć nagrodę z 90 roku. Lesbian Sadomasochism Safety Manual. No. To kto wie, ten wie, nie? Tak. 92 rok. Tu akurat wiem, jak to przetłumaczyć. Jak unikać dużych statków. I to jest, uwaga, podręcznik dla nawigatorów małych statków prywatnych. Bardzo zasadny tytuł. Ale słuchaj, to są takie rzeczy, że masz ochotę przynajmniej tę książkę przejrzeć. Ale teraz znowu. Czy to ma sens? Dawid, nie. Znowu będę dzielił, jakby na dwie bym to podzielił. Rzeczywiście czasem ktoś może ten tytuł... Może tak powiem. To jest tak jak z tłumaczeniem filmów na angielskich tytułów filmów na polski. I mamy na przykład film Terminator i polski tytuł był jaki? Elektroniczny morderca. Bo wtedy pamiętam, czytałem nawet wywiad z człowiekiem, który ten tytuł jakby stworzył, ten tłumacz, czy stworzył, sparafrazował, tak bym nawet to powiedział, że cenzura wtedy mu powiedziała, że Terminator to co? Terminator to u szewca terminuje i to nie może być taki tytuł normalnie, żeby zostawić oryginalnie. Tych przykładów jest oczywiście cała masa. Ja się tak naprawdę tutaj zastanawiam, czy w niektórych momentach, może autorzy na przykład chcieli, żeby tytuł brzmiał oczywiście śmiesznie. Nie? Oczywiście. I ja myślę, że to jest też nagroda za odwagę troszeczkę. No bo kto wydałby książkę Living with Crazy Buttocks? O czym to jest książka? Jakaś taka, chyba właśnie bejtowy to jest tytuł, z tego co czytałem opis. Albo How to pull on a date. Okay. Poradnik. Tak. Jak korzystać z toalety. I wiesz, że przez te wszystkie, tylko właśnie, jaki jest problem z tymi książkami, z tymi nagrodami? No one są przez Amerykanów przyznawane i tylko raz się zdarzyło, żeby nieamerykańska książka dostała, ale też tylko dlatego, że miała amerykański tytuł. Chyba najświeższa to jest nawet nagroda, 2018. Joy of water boiling. Radość gotowania wody. Radość gotowania wody, no. No. Bo tych nagród takich jest porównany, jest nagroda za najgorszy opis seksu w książce, też ze statuetką przyznawana. Tak, to też dotarłem do tego, no gdzieś tam. Jest nagroda to... Czyli śmierdzącej tenisówki, tak? Tylko nie wiem, czy ona jest dalej przyznawana. Mhm. Można $2500 wygrać za najbardziej śmierdzącego buta. Czy nawet zniszczonego, coś takiego. Tak, ale od... 75 rok ustanowienie, 88 rok staje się ogólnokrajowa w Stanach I nie wiem, czy ona jest przyznawana do dziś, ale znalazłem, bo zrobiłem dobry list, znaczy dobry, w miarę dokładny uważam, że z maja 2017 na stronie Katolickiej Szkoły Świętego Józefa w Stanach Zjednoczonych, w jednej ze szkół tak nazwanych, jest informacja, że uczniowie przygotowują się do wzięcia udziału w tym konkursie. Czyli jest szansa, że jest jeszcze przyznawana. I tak kończąc, ja chciałem jeszcze powiedzieć o jednej kategorii, której w ogóle nie ruszyliśmy, że są nagrody tak jeszcze inaczej dydaktyczne niż te, o których mówiliśmy, czyli nie negatywnie dydaktyczne, takie wskazujące błędy, nieotrzeźwiające, niezachęcające, nie tak zupełnie noblowskie. Są nieosiągalne nagrody. Jest cały szereg nagród, które są obiecane za udowodnienie istnienia zjawisk paranormalnych albo za udowodnienie, że posiada się umiejętności paranormalne. Aha. I jak zsumowałem, ile można wygrać, 975 tysięcy dolarów plus dom. Dom jest za schwytanie Yeti, tak w ogóle. A było jeszcze... Czy też w Stanach te nagrody? Nie, właśnie po całym świecie. Indie, Niemcy, Czechy. Bo powiem ci, że z tego, co tutaj rozmawiamy, jedna rzecz taka mi się nasuwa, też a propos podsumowania trochę, no bo jakieś tam wnioski takie czy inne wysunęliśmy. Natomiast przychodzi mi do głowy coś takiego, jak dużo tych nagród czy tych pomysłów jest wzięte ze Stanów Zjednoczonych. I ja sobie myślę, oni tam się naprawdę muszą nudzić. Nie, wiesz? Ja myślę, że oni są mistrzami PR-u i wiedzą, że żeby coś się przebiło do świadomości, to musi budzić naprawdę skrajne emocje. No niech ci będzie. Ja się nie zgadzam z tym, ale takie jest moje podsumowanie, że większość tych dziwnych nagród, które są, jak się wpisze w listę dziwnych nagród, to poza antynoblami, których będę bronił, i poza takimi za wypowiedzi, które należy ganić, bo są na przykład niezgodne z prawdą, ale też nie w takim wydaniu, że głosujemy, bo ja się z tym nie zgadzam, bo to jest konkurs niepopularności wtedy. No tak. Jeżeli to by powiedział ekspert, na przykład grono ekspertów uznałoby, że to jest najbardziej szkodliwa wypowiedź biologiczna, to byłbym bardziej za tym, niż w momencie, że ludzie głosują. Chociaż z drugiej strony, jeżeli ludzie głosują, to są bardziej zainteresowani wynikami i więcej osób o tym usłyszy. Też się z tym zgadzam, wiesz, to jest takie dwojakie. Nie jestem, powiedzmy, wielkim entuzjastą, ale nie powiem, że to jest bez sensu. O tak. To myślę, że w większości przypadków, tak podsumowując, to są zagrania PR-owe. Po to, żeby się mówiło. Nieważne jak. Nieważne jak. Nieważne jak, byle się mówiło. Byle się mówiło. No taki świat. I czy te nagrody mają sens? W kategoriach wyróżniania? Moim zdaniem w ogromnej większości nie. Mówię o tych dziwnych PR-owych. Natomiast czy jest sens ich istnienia? Myślę, że tak, bo wielu ludzi, słuchając tych rzeczy, o których ja mówiłem, o których ty mówiłeś, uśmiechnie się, spędzi miło czas, trochę endorfin im się wydzieli. Albo zwróci na przykład na coś uwagę, albo że coś tam się wydarzyło gdzieś tam. Albo może przemyślą jakieś właśnie takie stygmatyzowanie, jak z tą starszą panią od pozwów. Tak. Kto wie? No, dobre podsumowanie. Chciałbym coś tutaj, chciałbym cię skontrować, ale podoba mi się twoje podsumowanie, także a ja nie lubię ani powtarzać po kimś, bo to wtedy... Tak długo, jak nikogo nie krzywdzimy, Jacek, to żyjmy i dajmy żyć innym. No tak, jest okej. Jak ktoś nas wsadzi w te nagrody złotoustę, to wtedy będziemy od góry do dołu umieszać z błotem, a póki co... Chyba że zrobimy jakiś błąd, Dawid, no proszę cię. Nie, no ja żartuję oczywiście, ale powiedz szczerze, no jak szukałeś tych informacji, nie uśmiechnąłeś się chociaż raz czy dwa, jak o tym wszystkim czytałeś? Ja się uśmiechnąłem. Tak, uśmiechnąłem się. Uśmiechnąłem się za te komentarze osób publicznych. To tutaj naprawdę to było... Więc dzień byłby bez tego uśmiechu, gdybyśmy o tych nagrodach nie szukali. Polecimy coś? No zawsze polecamy na koniec, bo wow, wcale dużo nie przeciągnęliśmy. Troszkę przeciągnęliśmy. No to co polecasz, Jacek? Ja bym polecił... Albo ja pierwszy, bo zawsze ty pierwszy. A dobra, proszę cię bardzo. Proszę cię bardzo. Zwykle ty pierwszy, więc teraz ja polecam. Znowu mi przerwał. To się wytnie. Halo, Darku, wytnij to. To by nawet było śmieszne, gdyby nie to, że zawsze mówię, że to ja montuję i tak naprawdę jest po budżecie na razie. Jacek, ja polecam wszystkim. Pomijając to, że to jest świetne ogólnie, to szczególnie jeden odcinek podcastu konkurencji amerykańskiej, nieosiągalny poziom dla nikogo moim zdaniem, Radiolab. I w momencie, kiedy teraz na naszej scenie politycznej jest tak, a nie inaczej, tam jest o tym, jak można przerwać spiralę nienawiści. używając nauki. Mówisz o odcinku konkretnym, tak? Odcinek nazywa się Tik, Tak, Tau. Czyli kółko i krzyżyk po polsku to jest, tak? Chyba Tik, Tak, Tau to jest kółko krzyżyk. Chyba tak. Jeszcze, wiesz co, upewnię się, bo ja słucham wszystkiego jak leci, więc nie zapamiętuję wszystkiego. Przepraszam. Odcinek nazywa się, to się wytnie. Odcinek nazywa się Tit for Tat. Okej. Chociaż jak go wysłuchałem, to bym sparafrazował tę nazwę, czy oko za oko. Okay. O tak, ze znakiem zapytania, żeby było kuriozalne, bo to mniej więcej o tym jest. Ja to polecam. Długie? Poniżej 30 minut, z tego co pamiętam. A, to jakieś króciutkie te podcasty. Oni mają też długie, ale ja co, jak posłuchasz Radiolab, to... Dobra, nie słyszałem tego, Dawid, teraz powiem, to ja też chętnie... Jeżeli posłuchasz Radiolab, to zaczniesz bardzo źle myśleć o naszych podcastach, bo ja tak jak posłucham ich, to sobie myślę, kurde, chciałbym coś takiego robić, ale wiem, że nie umiem. No dobra, zobaczymy, może spróbujemy. Natomiast co ja bym polecił? Ja spróbuję właśnie polecić coś znowu nie do oglądania albo nie do słuchania. Ja sobie ostatnio kupiłem trenażer do roweru. I co bym chciał polecić? Chciałbym polecić taką aplikację albo grę, nie wiem jak to nazwać, to się nazywa Zwift. Jest to taka najbardziej popularna aplikacja do używania ze swoim rowerem. Można trenować tam, można sobie po prostu jeździć w wirtualnych światach, można ścigać się ze znajomymi, można po prostu sobie eksplorować. Oczywiście są też alternatywy do tego. Mi na razie, powiem tak kolokwialnie, najbardziej akurat ta aplikacja siadła. Darmowa? Absolutnie nie. Absolutnie. Niestety nie jest darmowa. Darmowe są tam pierwsze. Są jakieś kody na miesiąc. Można gdzieś tam je zdobyć i to jest w miarę łatwe, ale w momencie, kiedy się już ten pierwszy miesiąc albo czasem nawet tylko tydzień wykorzysta, to jest to, no i jest to całkiem drogie, bo to kosztuje $15 miesięcznie. No ale jest ten tydzień wcześniej, no i jest ten drugi minus, że trzeba mieć trenażer. Dlaczego bym do tego namawiał? Bo nie chcę za długo tutaj o tym opowiadać. Nie jestem sponsorowany przez Zwifta. Jeszcze? Halo Zwift, to mogła być twoja reklama. Co mi się w tym wszystkim podoba i tutaj właśnie to wcale nie musi być Zwift. Ja chyba bardziej chciałem polecić jazdę w domu na trenażerze, na rowerze, bo co? Jest już teraz ciemno, szybko się robi ciemno, pogoda jest delikatnie mówiąc coraz bardziej zmienna i nieprzewidywalna. I najgorsza rzecz, jakość powietrza na zewnątrz jest kontrowersyjna, żeby nie powiedzieć zła. Jeżeli chcecie o tym posłuchać, to koniecznie zostawcie komentarz. No, także ja polecam coś takiego. Wspaniała sprawa, że można się poruszać przez całą zimę i później wejść w sezon wiosenny z całkowicie innego poziomu niż na przykład byśmy go, nie wiem, przesiedzieli czy... Coś tam można na siłowni poćwiczyć. Słyszałeś o mistrzostwach Wielkiej Brytanii na Zwifcie? Słyszałem i słyszałem, że jakiś tam oszukiwał ktoś. No. Pierwszy mistrz w e-cyclingu, chyba tak trzeba powiedzieć. Tak. Używał bota, który mu zwiększał moc chwilową. Zwiększał moc chwilową, tam jakoś coś tam było. Idealny start sportu. Tak jest. No w każdym razie ja to polecam serdecznie w takiej czy innej postaci, żeby coś tam się porównać. Uwaga, będzie tak tematycznie. W ten sposób robicie swojemu organizmowi nagrodę, dając mu aktywność fizyczną, bo do tego jesteśmy stworzeni, żeby aktywni fizycznie być i pozostawać. A jeżeli chcecie dać nam nagrodę, to mógłbym powiedzieć zasubskrybujcie, ale wystarczy, że napiszecie komentarz, czy o czym chcecie posłuchać, o czym nie chcecie posłuchać, lajki, udostępnienia, followować Jacka na Instagramie, bo ciągle on zasługuje zdecydowanie na więcej. Wcale, jak o rowerach to zwłaszcza, bo ostatnio bardzo dużo tematycznie o rowerach się u ciebie pojawia. Ja też tam coś na Instagramie mam, więc... Followujcie Dawida. Jak będziemy równo, to wtedy zrobimy jakiś konkurs popularności, bo przecież wiesz... Dobrze. Myślę, że całkiem spoko rozmowa nam wyszła. W miarę, może nie wyczerpaliśmy tematu, ale całkiem... Ale myślę, że było konstruktywnie momentami w takiej dyskusji. Tak, ja jestem zadowolony. I to było nieskryptowane. Do zobaczenia, do usłyszenia. Dziękujemy bardzo, do usłyszenia.